W tym filmie znajdziemy sobie wzór na odwrotność macierzy 2x2. Powiedzmy, że mamy macierz 2x2, której elementy macierzowe oznaczą sobie literkami A, B, C i D. No i teraz znajdziemy sobie wzór na macierz odwrotną do tej macierzy, czyli na A do minus pierwszej. No tutaj sobie znajdziemy ten wzór. No i zobaczymy, jaki jest warunek, żeby ta macierz była odwracalna, no bo wiemy, że nie każda macierz jest odwracalna, więc. Te liczby a, b, c i d nie mogą być zupełnie dowolne, tylko będą musiały spełniać jakiś warunek, który nam tutaj po prostu musi wyjść w tym rozwiązaniu. No to, żeby znaleźć tą macierz odwrotną, no to skorzystamy z takiej interpretacji. Wiemy, że jak mamy taką macierz, to ona zadaje nam pewien układ równań. Mianowicie macierz A może zadziałać na jakiś wektor o współrzędnych na przykład x, y i w wyniku dostaniemy. W wyniku dostaniemy jakiś wektor, może wezmę inny kolor, jednak. W wyniku dostaniemy jakiś wektor o współrzędnych powiedzmy U i V. No i układ równań to oznacza, że U i V są zadane, szukamy X i Y. Czyli rozwiązać taki układ równań dla dowolnych U i V, to znaczy znaleźć macierz odwrotną do A. No bo ja bym chciał mieć wzór na X i Y. Chciałbym napisać, że X, Y to się równa, no i właśnie, czemu to się równa? To się równa a do minus pierwszej w działaniu na wektor u i v. Zauważmy, że jak tutaj zadziałam na obie strony tego równania, z lewej strony macierzą a do minus pierwszej, to a do minus pierwszej razy a da nam jedynkę, a po prawej stronie będę miał a do minus pierwszej w działaniu na ten wektor. Czyli jeżeli a do minus pierwszej istnieje, to te równania... Są sobie równoważne. Czyli rozwiązać taki układ równań dla dowolnych liczb U i V znaczy znaleźć macierz odwrotną do A. I wtedy będę miał wzór na rozwiązanie. Wzór na x i y. Dla zadanych U i V obliczam x i y działając macierzą A do minus pierwszej na U i V. No to rozwiążmy sobie ten układ równań. Czyli tutaj ja mogę teraz napisać w postaci macierzowej. Mamy A, B, C, D w działaniu na XY w działaniu na XY, no to obliczmy ile to jest. Dobrze, to może jeszcze tutaj raz przepiszę, że to jest u razy v, że znaczy to jest wektor owszędnych u i v. No i teraz już tutaj może nie będę zmieniał tych kolorów, tylko po prostu rozwiążę ten układ równań. No i teraz tu muszę wymnożyć. Zapiszę to już w postaci układ równań, czyli a razy x dodać b. Razy y ma być równe u i c razy x dodać d razy y d razy y ma być równe v. Mam taki układ równań. No i teraz ten układ równań muszę rozwiązać. No to zwykle rozwiązujemy taki układ równań przez dodawanie i odejmowanie stronami, tak żeby coś tutaj się skróciło. No to powiedzmy, że chcę, żeby tutaj uprościło nam się y. Tu mam przy y b, a tu mam przy y d. No to, żeby to mi się skróciło, to powiedzmy, że pomnożę tutaj pierwsze równanie, pomnożę przez obie strony pierwszego równania, pomnożę przez d, a obie strony drugiego równania, pomnożę przez b. No i zobaczmy, co wtedy dostaniemy. Wtedy dostaniemy taki układ równań. Tutaj mnożę przez d, czyli będę miał a razy d razy x, dodać. B razy d razy y równa się d razy u, a tu mnożę przez b, czyli będę miał b razy c razy x, dodać b razy d razy y. To się równa b razy v. Pięknie. No i teraz odejmę stronami. Odejmę stronami. Od pierwszego równania odejmę drugie i co mi wyjdzie? Zobaczmy. No, wyjdzie mi A razy D razy X. Odjąć B razy C razy X. Te składniki się odejmą, się zredukują, dlatego że ten jest taki sam jak ten, ale tutaj odejmuję. Ten jest przeciwnym znakiem. Czyli po lewej stronie to już jest wszystko, co mi zostaje, a po prawej stronie zostaje mi D. Razy u odjąć b razy v. Czyli widzimy, że dostaję. Tutaj mogę x wyciągnąć przed nawias, czy też za nawias, i mam coś takiego, że a razy d odjąć b razy c razy x równa się d razy u minus b razy v. No i teraz chciałoby się napisać wzór na x. Tylko, żeby napisać wzór na x, to muszę podzielić obie strony przez taką liczbę. No żeby podzielić, to ta liczba musi być różna od zera czyli żeby napisać ten wzór na x no to muszę zagwarantować że ta liczba będzie różna od zera czyli teraz mogę napisać tak że jeżeli jeżeli a razy d odjąć b razy c jest różne od zera no to mam rozwiązanie na x x równa się d razy u odjąć b razy v podzielone przez a razy d odjąć b razy c. No dobrze, a teraz jeszcze bym chciał mieć wzór na y. No to, żeby znaleźć wzór na y, no to zrobimy tutaj analogiczny trik. Mianowicie, zamiast mnożyć pierwsze przez d, drugie przez b, to teraz pierwsze równanie pomnożę przy, przez c, c razy obie strony, a drugie pomnożę przez a, obie strony przez a. Oczywiście, mógłbym tutaj przedstawić x do tego i też w ten sposób to rozwiązać, ale może zrobię tak. I teraz doprowadzę do tego, żeby przy x się współczynniki skróciły. Czyli będę miał tak, a razy c razy x z pierwszego równania, dodać b razy c razy y równa się c razy u, a tutaj będę miał a razy c razy x, dodać a razy d razy y równa się a razy V. Taki układ równań. No i teraz znowu odejmuję stronami, tak? Od pierwszego odejmę drugie i co mi wyjdzie? No, wyjdzie mi tutaj A razy C razy X, odjąć A razy C razy X to będzie 0, te człony się zredukują i z pierwszego równania będę miał B razy C razy Y, odjąć z drugiego A razy D razy Y równa się c razy u odjąć a razy v. No i tutaj mogę znowu y wyciągnąć, czyli będę miał b razy c odjąć a razy d razy y równa się c razy u odjąć a razy v i tu mi się pojawia czynnik, który jest prawie taki sam jak ten, o jak ten tutaj, tylko z przeciwnym znakiem. No to ja mogę oczywiście tutaj zawsze Zmienić znak, pomnożyć obie strony przez minus 1 i będę miał równanie a razy d odjąć b razy c razy y. Tutaj też muszę zmienić znak. To napiszę też w innej kolejności, czyli będę miał plus a razy v odjąć c razy u. No i teraz jak podzielę obie strony przez tę liczbę, no to będę miał wzór na y, czyli że y równa się a razy v odjąć c razy u podzielone przez a razy d, odjąć b razy c. No i mam rozwiązanie na x i y. Teraz wystarczy, że napiszę to rozwiązanie w postaci macierzowej, tak jak tutaj chciałem na początku napisać to w takiej postaci. No to jak to trzeba zrobić? No to napiszmy, że x, y... Równa się i teraz tutaj będzie macierz. I tutaj widzimy, że mogę wyciągnąć pewien wspólny czynnik. Mianowicie ten wspólny czynnik to będzie 1 przez A razy D minus B razy C. I to jest oczywiście pod warunkiem, że A razy D minus B razy C jest różne od zera. Tutaj szczęśliwie ten czynnik, przez który dzielimy w obu przypadkach jest taki sam. Czyli wystarczy mieć właśnie ten... Jeden warunek, że a razy d odjąć b razy c musi być różne od zera. Jeżeli to mamy zagwarantowane, no to mogę należeć ten wzór. No i tutaj co mamy? W x, dla x współczynnik przy, przy u, dlatego że tutaj będziemy mieli później... Jaki tam był kolor? Tego taki... purpurowy. Czyli tutaj było u i v. I teraz... Dla x to jest pierwszy wiersz tej macierzy. Żeby liczyć x, musimy tutaj skorzystać z pierwszego wiersza macierzy i pierwszy element macierzy mnożymy przez u, drugi przez v. No to patrzymy. Przez u jest pomnożone d. Czyli tutaj mamy d, a v mnoży minus b. Czyli to będzie minus b. Teraz, czyli to było, to było to. Teraz, żeby obliczyć y, no to patrzymy na drugi wiersz macierzy, no i w drugim wierszu mamy u jest pomnożone przez minus c, czyli tutaj mamy minus c, a V jest pomnożone przez a, czyli tutaj będzie a. Czyli znalazłem macierz odwrotną. To, co tutaj mamy, to jest macierz odwrotna, to jest a do minus pierwszej. Znalazłem ogólny wzór na macierz odwrotną, który ma sens tylko wtedy, kiedy Taki, kiedy taki warunek jest spełniony, kiedy coś takiego a razy d odjąć b minus c jest różne od zera, no i aż się prosi, żeby tę, ten, y, tę wielkość jakoś nazwać. No i ta wielkość ma swoją nazwę, mianowicie to, ta liczba, nazywana jest wyznacznikiem, czyli to, co tutaj mamy, to się nazywa wyznacznik 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 macierzy macierzy A i dla macierzy 2 na 2 to jest definicja mianowicie to jest taka że wyznacznik macierzy w postaci A B C D to jest a razy d, odjąć b razy c. No, i to jest wyznacznik macierzy, to jest definicja wyznacznika macierzy 2 na 2. Tutaj nie umiemy na razie obliczyć wyznacznika macierzy większego wymiaru, tym zajmiemy się w kolejnych filmach. W kolejnych filmach nauczymy się obliczać macierzy, wyznaczniki macierzy większych wymiarów, no i też odwracać macierze większych wymiarów. No ale tutaj. W tym wyprowadzaniu wyszło nam, że taka wielkość jest tutaj bardzo istotna przy odwracaniu macierzy. No i macierz jest odwracalna wtedy i tylko wtedy, kiedy jej wyznacznik jest różny od zera. I to w ogólności również udowodnimy w kolejnych filmach dla wyznacznika macierzy dowolnego wymiaru. Tutaj na razie widzimy, że jeżeli wyznacznik macierzy jest różny od zera, no to mamy wzór na odwrotność. Czyli na razie pokazaliśmy, że jeżeli wyznacznik macierzy A jest różny od zera, no to wtedy a do minus pierwszej istnieje. I wyznacznik czasami również oznacza się takim oznaczeniem. To też może warto tutaj sobie zobaczyć, że jak mamy wyznacznik macierzy A, to również pisze się w nawiasie. Pisze się, że to jest a w takich, takich pionowych kreskach, czyli na przykład byśmy napisali, że to jest a, b, C, d, takie pionowe kreski, a nie taki duży nawias, jak tutaj mamy. No dobrze, to teraz, zanim przejdziemy dalej, to zróbmy sobie jakiś przykład. Weźmy sobie jakąś konkretną macierz. Powiedzmy a równe 1, 2, 3, 4 i korzystając z tamtego wzoru obliczmy a do minus pierwszej. No to, żeby to obliczyć, to musimy, musimy liczyć najpierw wyznacznik macierzy. No i to jest 1 razy 4, odjąć 2 razy 3, tak tutaj na krzyżno, że 1 razy 4, odjąć 2 razy 3, Raz odjąć iloczyn tych wyrazów na drugiej przekątnej. No i to jest 4, odjąć 6, czyli to jest minus 2. Więc tutaj mamy 1 przez wyznacznik, czyli przez minus 2, no i tutaj razy co? No, jak mamy. O, aż tu wysoko trzeba. Widzimy, że tutaj w tym wzorze te wyrazy na diagonali się zamieniają miejscami, A się zamienia z D. A te poza diagonalne zmieniają znak. Tu mamy minus B, tu mamy minus C. Czyli musimy tutaj zamienić, tak? Czyli 1 i 4 się zamienia. Będzie 4, 1 a te zmieniają znak, czyli minus 2, minus 3. Czyli to jest macierz odwrotna. No, mógłbym to napisać w ten sposób, że tutaj wykonać to mnożenie przez minus 1, 2, czyli tutaj będę miał minus 2, tutaj będę miał 1, tu będę miał 3, 2, a tu będę miał minus 1, 2. Taka będzie postać tej macierzy. No, a co gdybym wziął jeszcze inną macierz? Powiedzmy, że weźmiemy sobie macierz B, która będzie miała takie współczynniki 1, 3, 2, 6. Mam taką macierz, no i chcę obliczyć jej odwrotność. No to najpierw obliczmy wyznacznik tej macierzy B. No to liczymy. Tutaj będzie 1 razy 6, odjąć 2 razy 3. Czyli to jest 6, odjąć 6 to jest 0. No i widzimy, że Wyznacznik jest 0, czyli tego wzoru nie możemy zastosować, ale widzimy również, ja dlaczego wiedziałem, że to będzie 0? Dlatego, że tutaj wziąłem taką macierz, w której druga kolumna jest wielokrotnością pierwszej. Czyli ta macierz jest rzędu 1. Rząd tej macierzy jest równy 1, czyli ta macierz nie jest odwracalna na pewno, dlatego, że to odzoranie liniowe, które ona zadaje nie jest odwracalne. Czyli ta macierz nie jest odwracalna. B nie jest odwracalna. I tutaj... Widzimy na tym przykładzie, i w ogólności też możemy to zobaczyć, że ten warunek, który tutaj mamy, mianowicie ten warunek, że to ma być różne od zera, to dokładnie znaczy tyle, że te kolumny tej macierzy nie mogą być do siebie proporcjonalne, bo ten, kiedy ten warunek jest spełniony, kiedy a razy d jest równe b razy c, to jest dokładnie to, kiedy kolumny tej macierzy są proporcjonalne. Macierz oczywiście wtedy nie jest odwracalna. No to zobaczmy, że nie tylko w tym przypadku, ale zawsze tak będzie, że jeżeli wyznacznik będzie równy 0, to kolumny macierzy będą do siebie proporcjonalne. Czyli jak mamy jeszcze raz taką ogólną macierz w postaci ABCD i wyznacznik macierzy A jest równy 0, czyli AD minus BC jest równe 0 to to oznacza, że A razy D musi być równe B razy C. No to weźmy teraz takie dwa wektory. AC, czyli pierwszą kolumnę macierzy i wektor b d, czyli drugą kolumnę macierzy. I to zobaczmy, jaką przestrzeń one rozpinają. Ilowymiarową. No, zauważmy, że jeżeli spełnione jest takie równanie, no to równoważnie mogę pomnożyć... Te wektory przez jakieś liczby, no to pomnoż, pomnożmy pierwszy wektor przez d, a drugi wektor pomnożmy przez c. Czyli tutaj pierwszy pomnożę przez d, a drugi pomnożę przez c. I mam taki układ, takie wektory. No, to jak wykonam to mnożenie, no to będę miał tutaj a razy d. A tutaj będę miał C razy d, taką parę wektorów, a tutaj mam b razy c i C razy d. Takie dwa wektory. No i teraz, jeżeli spełnione jest to równanie, to to oznacza, że ta liczba jest taka sama jak ta liczba. No a te na dole, no to one są identyczne. Tu mamy C razy d, C razy d. Czyli widzimy, że tutaj mamy dwa razy ten sam wektor, czyli tak naprawdę to jest podprzestrzeń rozpięta przez jeden wektor, czyli rząd tej macierzy jest równy 1 tak naprawdę. Czyli widzimy, że jeżeli wyznacznik macierzy 2 na 2 jest równy 0, to rząd tej macierzy jest równy 1, czyli ta macierz nie jest odwracalna. Czyli na koniec udowodniliśmy sobie, że A jest odwracalna, jest odwracalna, Wtedy i tylko wtedy, gdy wyznacznik tej macierzy A jest różny od zera. Na razie udowodniliśmy to dla macierzy 2 na 2, a w przyszłości udowodnimy to dla macierzy dowolnego wymiaru.